Cześć moi drodzy, witam Was niezmiernie miło na moim kanale, choć okazuje się, że ten tydzień zbyt miły nie jest, ponieważ dowiadujemy się co rusz o odejściu znanych osób. Kolejną, która w tym tygodniu pożegnała się z tym światem, jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Osoba, o której bardzo chcę Wam opowiedzieć, dlatego że na pewno był to ksiądz niesztampowy, wielokrotnie narażający się. Przez jednych kochany i uwielbiany właśnie za swoją odwagę mówienia o sprawach niewygodnych, przez innych wręcz znienawidzony. Bardzo polaryzował opinię publiczną. Jedno na pewno można o nim powiedzieć: był w pewnym sensie sumieniem polskiego kościoła. I choć najwięcej mówiło się o tych jego kontrowersyjnych publikacjach jako pisarz, autor, historyk, to jednak ksiądz Tadeusz głównie swoje życie poświęcił potrzebującym, niepełnosprawnym intelektualnie. Dla niektórych z nich był całym światem, a oni na pewno byli całym światem dla niego. Ksiądz Tadeusz na początku zeszłego roku dowiedział się o tym, że choruje na nowotwór. Pod koniec zeszłego roku informował, że już jest u niego lepiej, że wygrał walkę z chorobą. Niestety, jak słyszycie, na początku tego roku odszedł. Jak to możliwe? Co się wydarzyło po drodze? Jakie było podejście księdza Tadeusza do tych ostatecznych kwestii? Dziś Wam zdradzę, więc zapraszam serdecznie do wysłuchania tej historii. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a właściwie Tadeusz Bohdan Zaleski, którego możecie znać również pod pseudonimami Jacek Partyka, Jan Kresowiak, Ksiądz Robak, urodził się w 1956 roku w Krakowie, a jego rodzicami byli Jan Zalewski, filolog, i polska Ormianka, polonistka Teresa Zaleska z domu Isakowicz. Ksiądz Tadeusz miał dwie siostry, bliźniaczki, Danutę i Joannę. Historia jego rodziny była trudna i bardzo przyczyniła się do tego, jak wyglądała później działalność księdza Tadeusza. Jego ojciec uciekał z Wołynia. Pradziadkowie byli duchownymi, ormiańskimi i grekokatolickimi. Wychowywał się więc w domu wierzącym. Już jako nastolatek związał się z ruchami oazowymi. To tam stwierdził, że jego powołaniem jest, by zostać kapłanem, i zdecydował się na seminarium duchowne. Wstąpił do niego w 1975 roku i w trakcie nauki odbył przymusową 2-letnią służbę wojskową. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 roku i rozpoczął studia. Już w trakcie studiów związał się z opozycją, Studenckim Komitetem Solidarności, Podziemną Solidarnością. Jeszcze jako student współredagował podziemne pismo Krzyż Nowochucki. I za tę swoją działalność od początku otrzymywał cięgi. Był inwigilowany przez bezpiekę. Był prześladowany, dwukrotnie ciężko pobity przez SB, a po latach okazało się, że donosili na niego również jego koledzy w sutannach. Ale trudno się dziwić, że władze w tamtym okresie bardzo zwracały na niego uwagę. Był chociażby kapelanem w strajku w Hucie imienia Lenina w 1988 roku w Nowej Hucie. Również w latach 80. założył Fundację imienia brata Alberta. To właśnie w niej pracował z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Była dla niego całym światem. I jeszcze wrócę do tej działalności, bo bardzo często, jeżeli chodzi o księdza Tadeusza, mówi się o tych najbardziej jaskrawych wątkach jego biografii. O tym, że był księdzem niepokornym, takim, który potrafił włożyć kij w mrowisko, nie bał się poruszać tematów, które były niewygodne dla wielu osób, również z jego środowiska, nie bał się konsekwencji. Uważał, że niektóre tematy nie mogą być przemilczane, i zawsze zwracał uwagę na to, co tak naprawdę pozostawało tematem tabu. Już dwie dekady temu, czyli można powiedzieć, że niedługo po zmianach ustrojowych, wnosił o to, by lustrować księży. I jak się domyślacie, to w środowisku, w którym sam żył i funkcjonował, nie było zbyt pochwalane. Wczesny metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz zabraniał mu wtedy publicznych wypowiedzi. Nie zgadzał się także na publikację książki o uwikłaniu się księży we współpracę z SB. Książka Wobec bezpieki ukazała się w 2007 roku.
i mimo, że minęło tyle czasu, stała się również źródłem ostracyzmu w środowisku dla księdza Tadeusza. Ale to nie jedyny temat, który był drzazgą wokół kościoła. Niewiele bowiem mówi się także o homoseksualizmie wśród księży, a ksiądz Tadeusz mówił o tym głośno i mówił, jak wielki ma to wpływ na to, jak ta instytucja funkcjonuje. Kościół powinien otworzyć się na święcenie sprawdzonych żonatych mężczyzn, jak to miało miejsce w pierwszych wiekach, mówił w 2012 roku. Celibat sprawia, że homoseksualiści mają większe wpływy wśród duchownych rzymskokatolickich. W kościele jest lobby homoseksualne, które czasami decyduje o nominacjach. To lobby wpływa na decyzję, kto zostanie ważnym urzędnikiem w kościele i kto awansuje. Bez wsparcia lobby homoseksualnego awanse w niektórych strukturach kościelnych są bardzo trudne. Kościół potrzebuje debaty i reform, przekonywał. A także nie bał się wypowiadać w kolejnym bardzo kontrowersyjnym, jeśli chodzi o Kościół, temacie pedofilii i wzywał Kościół do rozliczenia sprawców. Przekonywał, że gdyby Kościół zamiast ukrywać i przenosić sprawców, karał ich, pokazywał, że nie daje przyzwolenia na takie zachowania, byłoby to dużo lepsze zarówno dla ofiar, jak i zapewne dla samego wizerunku Kościoła. Ale przy tym nie bał się dotykać największych świętości, mówić, że Jan Paweł II jego zdaniem jako metropolita krakowski nie stanął na wysokości zadania. Przy tym dla wszystkich poszkodowanych był bardzo pomocny, starał się każdego zrozumieć, z każdym porozmawiać i każdemu na swój sposób pomóc. Powtarzał w wywiadach, że jedynym sposobem na ofiarowanie sprawiedliwości ofiarom jest powołanie komisji, która wyjaśni, czy dochodziło do pedofilii wśród duchowieństwa. I ta komisja powinna być złożona ze świeckich ekspertów. Ale jeżeli chodzi o te komentarze, które były niewygodne, nie było tak, że ci, którzy dobrze żyli z księdzem Tadeuszem, mogli spać spokojnie. Jak podkreśla Terlikowski, ksiądz Tadeusz nie bał się krytykować nawet tych, których bardzo cenił i z którymi na co dzień dobrze żył, jeśli uważał, że ta krytyka im się należy. Za sprawą swojego pochodzenia był także duszpasterzem Ormian w Polsce. Wydał tom wierszy Dziedzictwo. Napisał w nim: otrzymałem w spadku ormiańską duszę, lwowski akcent, kresowy patriotyzm i ukraińską tęsknotę za Bogiem. Dlatego zwracał uwagę szczególnie również na historię i ludobójstwo, które dokonane było przez rząd turecki na Ormianach. Napisał książkę Przemilczane ludobójstwo na Kresach. Uważał, że zarówno o Wołyniu, jak i o tym mordzie mówi się za mało. I dla wielu, którzy wspominali o tych morderstwach, również w tym temacie jego postawa nie zawsze była zrozumiała, był bowiem bardzo kategoryczny. Uważał, że trzeba dążyć do pojednania, ale tylko pod określonymi warunkami. A kiedy Konferencja Episkopatu Polski zorganizowała w Warszawie obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej i podpisano wspólne oświadczenie, przebaczenie i pojednanie, ksiądz Isakowicz nie przyjął zaproszenia i protestował, domagając się godnego upamiętnienia ofiar od episkopatów w Polsce i Ukrainie. W 2006 roku został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. I myślę, że jak zawsze, bo nawet jeżeli mówimy o tematach społecznych, bardzo wiele osób widzi tutaj drugie dno i w tym przypadku też uważam, że wiele osób księdza Tadeusza zawsze chciało uwikłać politycznie, ale ci, którzy z nim współpracowali, przekonują, że nie miał on zbyt wielu przyjaciół na scenie politycznej, bo z jednej strony nie przyklaskiwał temu, do czego dążyły środowiska liberalne, czyli temu pojednaniu polsko-ukraińskiemu za wszelką cenę, z drugiej strony bardzo krytykował rząd PiSu za to, jaki wpływ ma na Kościół i z drugiej strony Kościół za to, jak współpracuje z władzą. Część polskiego episkopatu, mam tu na myśli szczególnie tych, którzy działali w czasach wychodzenia z komunizmu i przemian społecznych, zasłużyła się bardzo dla państwa i społeczeństwa, jednak nie zmienia to w żaden sposób faktu, że ich następcy zostali kupieni przez polityków, skorumpowani politycznie i że mamy obecnie do czynienia z czymś szalenie niebezpiecznym dla Kościoła, a mianowicie z sojuszem tronu i ołtarza. Kościół jest kupowany przez polityków różnymi przywilejami i gestami i właściwie dlatego episkopat często nie chce zwracać politykom uwagi w niewygodnych dla nich sprawach. Pisał w książce: Kościół ma być przejrzysty.
To był człowiek, który przez całe lata dostawał cięgi za to, że sprzeciwiał się niesprawiedliwości i piętnował przejawy zła, także w instytucji, do której sam należał i którą sam reprezentował, wspominał go Maciej Gutowski. Pamiętam taką historię sprzed kilku miesięcy. Umówił się ze mną, żeby przyjechać po siebie pod szpital, bo miał już wtedy naświetlania. Wsiadł ze mną w samochód i spędził w tym samochodzie kilka godzin, potem ze 2 godziny na spotkaniu i drogę powrotną, mimo że był wyczerpany. Wszystko dlatego, że chciał osobiście poznać mnie z informatorem i być przy tym spotkaniu, żeby ten człowiek czuł się bezpiecznie. Po prostu on taki był, bezkompromisowy, niezwykle ciepły i zwyczajnie prosty, opowiadał Gutowski. I zwracał także uwagę na bardziej prywatną stronę księdza Tadeusza. Miał niezwykłe poczucie humoru, tego ludzie nie znali, spędzając z nim godziny przy stole, przy którym zawsze było coś na ząb, po prostu kładłem się ze śmiechu, kiedy swoim jednostajnym głosem opowiadał anegdoty ze swojego życia, także z trudnych momentów, tak jak gdyby przekazywał przepis na szarlotkę. Ale nie zawsze było z nim tak zabawnie i kolorowo. Był cholerykiem, czasem trudno się z nim rozmawiało, nie dawał się przekonać, ale był chodzącą emocją i empatią. Będzie go bardzo brakować, wspominał z kolei Terlikowski. I podkreślał właśnie to, co powiedziałam również ja na początku, że przez te bardziej jaskrawe, kontrowersyjne wypowiedzi, działania, zwracanie uwagi na te najtrudniejsze problemy, bardzo dużo o księdzu Tadeuszu mówiono właśnie w kontekście jego działalności. Dla niego osobiście najważniejsza była jego fundacja i działania, które na co dzień podejmował, a na co dzień żył z osobami niepełnosprawnymi, organizował akcje charytatywne, nagłaśniał temat, by pomagać osobom, które nie są w stanie same się o siebie zatroszczyć. W centrum jego życia niemal od samego początku posługi kapłańskiej były osoby z niepełnosprawnością intelektualną. On im oddał swoje życie. On żył na co dzień z osobami z niepełnosprawnością. Mieszkał z nimi w ośrodku w Radwanowicach. Tam rozmawiał z nimi, śmiał się z nimi, odprowadzał ich na drugą stronę, mówił o śmierci ich bliskich. To było coś dla niego bardzo ważnego, to zostało trochę przysłonięte przez jego zaangażowanie w życie publiczne, oceniał Terlikowski. Ksiądz Tadeusz już w wieku 55 lat otarł się o śmierć. Odkryto wtedy u niego tętniaka aorty. Jak sam przekonywał, wtedy właśnie przyszedł dla niego taki czas rozliczeń. Zdawał sobie sprawę, że życie nie jest wieczne, że my jesteśmy bardzo krusi. I jednocześnie dziękował swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu, który odkrył tego tętniaka, ponieważ jak sam przyznał, w jego przypadku liczyły się już tylko godziny. Po raz kolejny śmierć zajrzała mu w oczy, kiedy na początku zeszłego roku okazało się, że choruje na raka prostaty. I jest to rak, który jest jednym z najczęściej diagnozowanych u mężczyzn w naszym kraju. Stwierdzono u mnie nowotwór, ale nie w tym jest problem, bo ja jestem człowiekiem wierzącym. Nie w tym jest problem, że ktoś jest chory czy nie, bo znam dziesiątki osób, które wychodzą z tej choroby, mówił w marcu 2023 roku w podcaście Rzecz o Polityce. I przekonywał, że o chorobie dowiedział się całkiem przypadkowo. Jednocześnie odnosząc się do polskiej służby zdrowia i przekonując, że niestety jest ona jeszcze bardziej chora niż jej pacjenci. Proszę mnie dobrze zrozumieć, mimo wielu obietnic, służba zdrowia wygląda jak wygląda. Teoretycznie niby wszystko jest poukładane, ale w praktyce są gigantyczne kolejki do lekarza, wręcz absurdalne terminy, a równocześnie prywatne kliniki. Jak ktoś jest bogaty, to bardzo szybko może otrzymać odpowiednie badania. Jak ktoś nie ma tych pieniędzy, to jeszcze nie daj Boże, nie ma żadnych układów, to nie. Spotykam pacjentów, którzy są dwukrotnie młodsi ode mnie. Nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa, że zostaną przyjęci w odpowiednim terminie i nie muszą płacić jakichś gigantycznych pieniędzy w prywatnej klinice. To się przekłada na nastroje społeczne, mówił. O swojej chorobie nie opowiadał zbyt wiele, jednocześnie jednak podkreślając, jak bardzo ważne są badania profilaktyczne i byśmy mimo tego, że nie zawsze trafienie na te badania za sprawą właśnie kondycji służby zdrowia jest proste, nie poddawali się. Trzeba robić badania. Ja całkiem przypadkowo się o tym dowiedziałem. Dziękuję Panu Bogu, że się dowiedziałem, że mam przyjaciół i osoby, które mnie wspierają. Dzięki temu liczę, że z tego wyjdę, ale uciekanie od badań to nie tylko wyrządzanie sobie krzywdy, ale też myślę, że jest to pewna odpowiedzialność, która wynika z 5. przykazania, mówił. Przed świętami Bożego Narodzenia w rozmowie z Faktem Duchowny przyznał, że udało mu się wygrać walkę z rakiem, co ucieszyło bardzo jego wszystkich zwolenników, osoby, które śledziły go chociażby w sieci lub ceniły za jego działalność.
Niestety potem choroba uderzyła ze zdwojoną siłą, a jego stan diametralnie się pogorszył. Już w święta Bożego Narodzenia przebywał w szpitalu, gdzie był podłączony do aparatury tlenowej. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, Bogusław Paś, określał jego stan jako dość poważny. Kochani, przed chwilą telefonicznie rozmawiałem z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Jest w stanie dość poważnym w szpitalu od początku świąt. Wydawało się, że wygrał z rakiem, ale choroba się rozwija. Ksiądz w rozmowie ze mną mówił zmienionym głosem i to z pewnym trudem, ale zachowując pogodę ducha. Jest wyraźnie osłabiony. Pozdrawia wszystkich Was. Proszę, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach, mówił za pomocą Facebooka. Leżę w szpitalu pod tlenem, przekazał za to sam ksiądz Tadeusz. Niestety tej walki nie udało mu się wygrać. Informacje o jego śmierci podało w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć, którego był honorowym członkiem. Z ogromnym bólem i głębokim żalem informujemy, że dzisiaj o 8 rano w szpitalu w Chorzowie zmarł po ciężkiej chorobie nasz ukochany przyjaciel i członek honorowy Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, poinformowano we wtorek. Poruszający wpis w mediach społecznościowych opublikowała także Anna Dymna, która przez wiele lat była przyjaciółką księdza Tadeusza i przekonywała, że dzięki niemu poszła drogą, którą idzie teraz i również pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki takim ludziom świat idzie do przodu. Miałam szczęście, że go spotkałam, bo rzeczywiście otworzył przede mną jakby zupełnie inne wartości. Poznał mnie z ludźmi, którzy nauczyli mnie patrzeć, gdzie jest prawdziwy sens życia. Przede wszystkim Tadek nauczył mnie takiej odwagi. Pokazał, jak wściekłość i niezgodę na to, co się dzieje wokół, zmieniać w wartości. On to umiał świetnie robić. Ja się dzięki niemu też tego nauczyłam, mogliśmy przeczytać na profilu Dymnej. I chociaż dziś na pewno jest nam smutno, na pewno niezależnie od tego, czy zgadzaliśmy się ze wszystkim, co ksiądz Tadeusz uważał, co głosił, czy też nie, należy mu się szacunek za odwagę i bezkompromisowość. Natomiast sam ksiądz Tadeusz przekonywał, że dla niego jest to jedynie moment przejścia, gdyby faktycznie okazało się, że opuści ten świat. Łatwiej jest przyjąć do świadomości, że choroba nie zawsze może być wyleczona. Przy nowotworze prawdopodobieństwo wyleczenia jest przecież zazwyczaj jeszcze mniejsze niż przy innych schorzeniach. Lekarze twierdzą, że spotykają się ze skrajnościami. Niektórzy popadają w depresję albo w ogóle nie chcą pracować z medykami. Druga skrajność to ci, którzy uważają, że diagnoza nie ma dla nich znaczenia i nie współpracują. Człowiek wierzący ma perspektywę, że życie nie kończy się na ziemi. Trzeba się liczyć, że może nie uda się wygrać z chorobą i nastąpi zgon, ale ma się zupełnie inne spojrzenie. Wiem, że to nie jest koniec. Każdy się boi śmierci, każdy boi się cierpienia, szczególnie tego przewlekłego. Tu nie ma bohaterów. Jednak dzięki Bogu wiem, że to jest tylko i aż pewien etap. Wiem, że nie ma co udawać herosa i trzeba przygotowywać się na odejście. Nie ma ludzi niezastąpionych. Tak więc pozostaje nam wierzyć, że ksiądz Tadeusz patrzy teraz na nas z góry, tak samo jak on w to wierzył. I chciałabym, moi drodzy, zwrócić Waszą uwagę na pewien fakt. Bardzo często Wam mówię o tym, że możemy się pięknie nie zgadzać i jest to zapewne kolejna z osób, która w jakiś sposób rozpocznie dyskusję na temat tego, czy miał rację, czy nie miał rację. Uwielbiamy się spierać o takie rzeczy. Jednak ja uważam, że niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami głęboko wierzącymi i popierającymi w pełni to, co robi Kościół katolicki w Polsce, czy też nie jesteśmy osobami wierzącymi, albo jesteśmy, ale mamy pewne wątpliwości co do funkcjonowania tej instytucji, warto przemyśleć jedną kwestię. Każda instytucja, czy to katolicka, państwowa, czy zupełnie prywatna, jakakolwiek firma, działalność i tak dalej, chyba powinna jednak mieć osoby, które patrzą na jej działalność krytycznie, chociażby po to, by właśnie nie zdarzały się nadużycia. Przecież sama nauka Kościoła mówi nam o tym, jak bardzo potrafimy być ułomnymi osobami, jak często się mylimy, popełniamy błędy. Taka jest natura człowieka. O tym się uczymy, że popełniamy błędy, że musimy się na tych błędach uczyć, musimy za nie żałować. Warto więc, by zawsze była taka osoba, która krytycznie spojrzy na pracę jakiejkolwiek instytucji, która by
będzie jej wytykać błędy. Po to właśnie, by ta instytucja działała lepiej, by nie było tych pokus, które sprawią, że będzie schodzić na manowce. A do tego potrzeba odwagi i bezkompromisowości. Ksiądz Tadeusz był właśnie taką osobą, niezależnie czy się z nim zgadzaliśmy, czy nie. Tego jednego odmówić mu nie można. I myślę, że niezależnie od poglądów, za to warto go cenić i dziękować, biorąc pod uwagę również poza tymi kontrowersjami to, ile dobrego robił dla prostych ludzi, których życie na co dzień jest znacznie trudniejsze niż nasze. Mam nadzieję, że to już ostatni w tym tygodniu tego typu odcinek, ba, w tym miesiącu. Początek tego roku naprawdę jest trudny dla mnie, bo przyznam Wam szczerze, już zresztą nie pierwszy raz, że nie przepadam za tymi odcinkami, które robię po czyimś odejściu, po czyjejś śmierci, nie tylko dlatego, że muszę je zrobić dość szybko i że są to takie nagłe odcinki, ale również dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie jest mi przykro i wolałabym opowiadać Wam zawsze o osobach w pełni wieku i szczęścia. Dlatego życzę sobie i Wam, byśmy już w najbliższym czasie tego typu odcinków nie doświadczali, a do tego, by pojawiały się nowe na tym kanale, będą potrzebne Wasze propozycje, więc jak zawsze Was do tego zachęcam. Dziękuję Wam za dziś, za to, że byliście ze mną, szczególnie tym do samego końca i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!